Nazywam Mikołaj Kruczyński i witam Państwa na 15. posiedzeniu Zespołu Roboczego do spraw upadłości i restrukturyzacji działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Informuję, iż posiedzenie jest rejestrowane w zakresie obrazu i dźwięku. Nagrania są publikowane w mediach społecznościowych na kanałach Rzecznika. Poprzez udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na rozpowszechnianie Państwa wizerunku w wyżej wymieniony sposób. W razie niewyrażenia takiej zgody należy zgłosić stosowną informację przed rozpoczęciem posiedzenia i wyłączyć przesyłanie obrazu we własnym zakresie. Dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją posiedzenia z dnia 4 marca bieżącego roku, które miało dwa tematy. Pierwszy to nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczająca z udziału w przetargach podmioty w restrukturyzacji. A drugi temat to zintegrowany system pomocy przedsiębiorcom w upadłości, ciąg dalszy. I teraz jeśli chodzi o to pierwsze zagadnienie zgłoszone przez przewodniczącego pana mecenasa Zimmermana do nas drogą mailową, to myśmy tutaj ustalili, że sprawa nie budzi tutaj wątpliwości ani zastrzeżeń, że w tej sprawie należy stosowne wystąpienie wystosować i Wydział Prawno-Legislacyjny, tutaj ustaliliśmy, że Wydział Prawno-Legislacyjny Biura Rzecznika takie wystąpienie przygotuje, więc poproszę kolegę Pawła Dryka o informację, jak ta sprawa wygląda na dzień dzisiejszy. Tak, więc my przygotowaliśmy takie wystąpienie, tylko w związku z uwagi na ilość korespondencji, ja nie jestem w stanie w tej chwili potwierdzić, czy ono już wyszło, czy jeszcze, że tak powiem, nie, ale w każdym razie jest już na pewno nadany został bieg temu wystąpieniu, także tutaj już tylko czekamy, będziemy czekać na odpowiedź. No dobrze, Paweł, ale to dobrze byłoby, żeby to działało, dobra? Bo to szkoda. Jasne, a ja mam pytanie, czy jeżeli to pismo jest gotowe, to możemy poprosić o odnalezienie go i przesłanie nam do wiadomości z chwilą, kiedy zostanie wysłane, ja rozumiem, no bo wtedy wejdzie jakby w oficjalny obieg, natomiast na pewno byłoby nam łatwiej we własnych kontaktach również posługiwać się tym, że mówimy o poglądzie, który podzielił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw i wystąpił. Nie wiem, czy jest taka możliwość. Oczywiście będziemy to, dostaniecie Państwo skan tego wystąpienia tutaj za pośrednictwem Rady Przedsiębiorców, także tu nie ma. Świetnie, bardzo, bardzo dziękuję. Dobrze, to dziękuję bardzo i w takim razie przechodzimy do drugiego tematu, czyli nasz zintegrowany system pomocy przedsiębiorcom w upadłości. Myślę, że w związku z trwającą już bardzo długo pandemią koronawirusa i wynikającymi z niej problemami dla gospodarki, ten temat staje się z dnia na dzień coraz bardziej. Przepraszam, bo coś tutaj dzwoni. Staje się z dnia na dzień coraz bardziej aktualny i istotny. Myśmy na ostatnim posiedzeniu ustalili sobie dwie rzeczy, że właśnie pan Mariusz Hildebrand spróbuje się przyjrzeć kwestii zbadania potrzeb w tym zakresie. No i tutaj, tak jak powiedziałem, no niestety nie ma go dzisiaj z nami. Powiedział, że to przygotowuje, że jakieś ma już część materiałów, ale jeszcze niepełnych, więc ma nam to przesłać w najbliższym czasie. No zatem musimy na to poczekać, bo nie mamy wyjścia innego. Natomiast druga kwestia to jest kwestia badania dostępnych form wsparcia. I tutaj panowie Oppenheim i Wydrzyński się zadeklarowali, że spróbują coś przygotować. Jest z nami pan Oppenheim, w związku z tym oddaję mu głos. Tak, ja bym sugerował, ponieważ jest to, no, brakuje nam dzisiaj dwóch, tak. Poczekajmy na pana Mikołaja chwilkę. Panie Mikołaju, dzisiaj tak, ponieważ brakuje nam dzisiaj dwóch kluczowych osób,
czyli pana Wydrzyńskiego, który jest jakby inicjatorem tego projektu i który jakby no najwięcej miałby do powiedzenia. Dzisiaj dosłownie godzinę temu odwołał swój udział. Nie ma również pana Hildebranta, który miał przygotować materiał również ważny do naszej dyskusji. Ponieważ nasze grono jest większe, z czego się bardzo cieszę, może, no żeby nasza dyskusja była produktywna, poczekajmy na te dwie rzeczy, to znaczy na materiał od pana Wydrzyńskiego i od pana Hildebranta i omówilibyśmy wtedy no, na bieżąco, mając te opracowania, no byłaby to na pewno bardziej treściwa dyskusja, no bo nie ma w tej chwili dwóch, dzisiaj akurat tak się złożyło, dwóch kluczowych osób. Także wiem, że pan... Dobrze, to dwóch osób nie ma, ale pytanie jest, czy panowie coś macie przygotowane, czy nie na razie? Znaczy nie mam tych dokumentów od pana Wydrzyńskiego, nie przekazał mi, miał przekazać dzisiaj, natomiast no nie dostałem od niego żadnego materiału. No bo wiecie panowie, no też my nie możemy tak pracować, że jak... Zgadza się, tak. No, w zespole nie ma, to wszyscy razem tracimy czas i spotykamy się na darmo, no bo każdy z nas ma kalendarz wypełniony zadaniami różnymi. My mamy mniej więcej na półtora miesiąca do przodu wypełniony kalendarz posiedzeniami i no niestety nie stać nas pod względem czasowym na takie spotkania, które stają się bezprzedmiotowe z powodu tego, że komuś coś wypadło na godzinę przed spotkaniem, prawda? Bo w 100% się zgadzam, panie Mikołaj. Nie damy rady. Nie mam na to wpływu, tak? No bo tutaj... Rozumiem. Pytanie moje w związku z tym jest takie, że ponieważ no my nad tym projektem pracujemy już od dosyć dawna, on został już jakoś tam opracowany. Tutaj to, o czym rozmawiamy, te dokumenty, o czym rozmawiamy, to są pewne jakby elementy uzupełnienia jeszcze treści tego, wzbogacenia no, pod względem takiego opisu uzasadnienia. Więc no to po prostu trzeba to uzupełnić, to jest jasne. Natomiast zastanówmy się, co dalej, jak dalej z tym procedujemy i to chciałbym, żebyśmy sobie spróbowali teraz może ustalić, bo no zakładam, że te dwa elementy się uda uzupełnić. Natomiast myśmy tutaj odbyli spotkanie to chyba jeszcze poprzednie spotkanie było z udziałem naukowców tutaj z Gdańska i z Warszawy i sędziów. Więc mamy jakieś opinie na ten temat i to pytanie tutaj głównie kieruję do pana przewodniczącego Zimmermana, który tu jest osobą wśród nas chyba najbardziej doświadczoną w tych sprawach. Jak pan by widział tutaj dalszą procedurę? No myślę, że bez tych dwóch punktów, które mieliśmy dzisiaj omawiać, no to nie da się tego dalej ruszyć po prostu, bo jak bardzo byśmy byli niezadowoleni ze straty czasu, to ten projekt jest jeszcze za mało dojrzały bez tego, żeby go popchnąć dalej i pokazać, licząc na realną pomoc we wdrożeniu. No bo dalszy ciąg będzie taki, jak my tutaj wewnętrznie uzgodnimy, że to jest okej, co panowie nam przedstawią i że da się to jakoś zaakceptować, no to należałoby przejść do jakiegoś takiego bardziej może skoncentrowanego spisania jeszcze raz tych podstaw do ewentualnej proponowanej legislacji i tak, żeby można było z tego zacząć budować jakąś już konkretną inicjatywę. Bo mamy te założenia w formie tego, że chcielibyśmy, żeby coś się wydarzyło i uwzględniało te możliwości połączenia pomocy przedsiębiorcom w ramach restrukturyzacji z całą tą procedurą uruchamiania wersji elektronicznej obsługi procesu restrukturyzacyjnego. I ja w tym zawsze widziałem największą wartość. Zbliżamy się do tego momentu, kiedy ten system zacznie działać. Nie wiem, Patryku, czy ty masz jakieś najświeższe informacje, czy to rzeczywiście tak będzie, że od lipca to będzie tylko
upadłość, a na restrukturyzację będzie jeszcze chwila czasu, zanim ona się zelektronizuje, no bo to by tym bardziej, gdybyśmy mieli to potwierdzenie, no to tym bardziej warto byłoby przyłożyć się do zrobienia tego dla restrukturyzacji no już kompletnie, żeby to wchodziło razem z tym systemem pomocy. Nie chciałbym przekłamywać, ale z projektu ustawy czyszczącej, tej dotyczącej Krajowego Rejestru Zadłużonych i wszelakich zmian do prawa restrukturyzacyjnego, wynika jednolity termin wejścia w życie, czyli właśnie 1 lipca tego roku. Ja teraz mam otwarty projekt ustawy, który trafił do sądu i postaram się tę kwestię ustalić, ale jestem... Ustawowo to na pewno masz rację. Prawie pewien. Ja się bardziej pytam realnie, czy coś wiesz więcej niż wszyscy. Tylko tyle, że ma wejść od lipca całościowo. Więc chyba nie mam żadnej innej szczególnej wiedzy. No dobra, ale mimo wszystko do lipca jest trochę czasu, więc może wyznaczmy jakoś to następne posiedzenie we w miarę nieodległym czasie stosownie do kalendarza rzecznika i spróbujmy naprawdę się przyłożyć do tego, żeby już zbudować bardzo konkretne ramy tej inicjatywy na tym spotkaniu. Ja wiem, że to jest dużo winy też po mojej stronie, bo miałem ostatnio parę takich spotkań, które i mnie wyłączyły, ale naprawdę warto chyba się do tego przyłożyć. Więc pytanie do pana Mikołaja, kiedy moglibyśmy się w miarę szybko spotkać, no i do całej reszty apel o mobilizację. Dobrze. No to teraz pytanie, jak szybko to ma być, no bo ja tutaj mogę wycisnąć ten kalendarz jak cytrynę i znaleźć jakiś termin, ale jeśli go znajdę, nie wiem, na przykład w przyszłym tygodniu, to pytanie, czy będziemy gotowi. Nie, myślę, że za wcześnie, to jednak ten wyjazdowy okres, co no prawda, tak, rehabilitacyjny, bo hotele są zamknięte, ale rehabilitacja na szczęście działa. Mamy potem zaraz święta. Tak. W związku z tym myślę, że tutaj tylko 7 mamy zespół o 13. Ale 9 może mógłby być. Dla mnie okej, piątek 9. Panie Krzysztofie, pan przekazałby panu Piotrowi... Jak najbardziej przekażę, zapiszę tylko sobie. 9 mógłby być, tak? Tak, dla mnie okej. Patryk, ty możesz 9? Tylko tu musielibyśmy 9, bo normalnie o 11 już mamy zajęte termin, gdybyśmy zrobili gdzieś 13:30, jakoś tak. Może być. Dobrze. Ja przekażę panu Piotrowi informację, także myślę, że tutaj już nic nie wypadnie. Dobrze. Tak. Dobra, a ten drugi składnik tego, który miał dzisiaj być? Tak, znaczy tutaj nie wiem jakie są, bo tak nie mam kontaktu z panem Hildebrandem. Wydawało mi się, że no miał być ten materiał w miarę szybko przygotowany, ale nie dostaliśmy go, więc no pytanie, czy pan Hildebrand zdąży z tym materiałem, bo no ja on miał być bardzo istotny. Ja przed chwilą do niego dzwoniłem, powiedział, że coś w przyszłym tygodniu się postawi. No więc gdyby w przyszłym tygodniu coś przyszło i mielibyśmy tak tydzień na to, żeby się do tego przygotować, to tylko prośba, żeby pan Mikołaj, jeśli ma taką możliwość, przytrzymał rękę na pulsie i rozesłał to natychmiast, kiedy się to tylko pokaże. Dobrze, to tak zrobimy. Tak. No to co, no to mamy ustalone, chyba że jest jakiś temat jeszcze, który państwo chcielibyście dziś poruszyć i spotkajmy się za te 2 tygodnie merytorycznie i podciągnijmy to, bo to trzeba coś z tego zbudować, żeby to miało ręce i nogi, żeby dalej to popchnąć. Tak, a poświęciliśmy temu już dzisiaj 15 spotkanie, więc warto, żeby nasz wysiłek dał jakiś owoc, z którego będziemy zadowoleni. Dobrze, czyli zgodnie z pytaniem pana przewodniczącego, ktoś jeszcze coś chciałby dzisiaj? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie zapraszam na 9 kwietnia. A dzisiaj dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję, do widzenia.